2017 rok, no i czasami się człowiek zastanawia, no czy jestem rasistą, tak? Także jeżeli masz pytanie, patrzysz się do lustra, golisz się, czy oglądasz telewizję i są jakieś programy o rasizmie, przychodzi ci tobie przez głowę myśl, czy ja jestem rasistą, czy ja jestem rasistką? Jak to znaleźć? Gdzie jest ta odpowiedź na to pytanie? Dosyć proste w sumie. No i odpowiedź w Ameryce, robiona teraz, stwarzana przez komunistów i lewaków amerykańskich, jest taka, że jeżeli dojdziesz do wniosku, że jest ok to be white, czyli to znaczy, że jest w porządku być białym, jest to rasistowskie. Doszło do tego, że w Ameryce można być zielonym, czerwonym, fioletowym, gejem, transwestytą, udawać, że jest się zajączkiem, czy czymkolwiek. No ale żeby powiedzieć, że i to wszystko jest ok, ale powiedzieć, że jest się białym, stwierdzając fakt, i że to nie ma żadnego wstydu w tym wszystkim, po prostu stwierdzić, no jest w porządku, jestem białym, tak? To się okazuje, że wiele grup zaczyna mówić, że to jest rasistowskie stwierdzenie. Od czego to się zaczęło? No zaczęło się to od tego, że jakiś czas temu zaczęły się te wszystkie grupy Black Lives Matter, czyli to, że czarne życie coś tam znaczy, tak? Coś znaczy, nie coś tam, tylko coś znaczy. No i ludzie zaczęli tłumaczyć, że policja, czyli ludzie w niebieskich mundurach mordują po prostu bardziej Murzynów niż białych. Zaczęła się wtedy jakaś ruch oporu, czy opór ze strony tych ludzi, szczególnie policjantów, no bo w zasadzie policjanci, jeżeli oni chcą iść do dzielnicy murzyńskiej, to tam istnieje coś takiego jak no snitching, czyli takie niedonoszenie, brak donoszenia, czyli kable są ścigane, czyli taka gangsterka społeczna i jakaś solidarność plemienna, że ci ludzie nie zwracają uwagi, że mają wśród nich bandziorów i kryminalistów, tyle tylko, że są przekonani, że żeby nie donosić. No jest to spowodowane tym, że statystycznie, z praktycznego punktu widzenia, ludzie, którzy nawet widzą, że ktoś kradnie, czy jest bandytą, czy znanym jakimś oprychem, jeżeli ktoś doniesie na policję i jego tam złapią, to prędzej czy później ten, który starał się pozbyć tego zgniłego jabłka z całej tej beczki, prędzej czy później będzie zaciukany. No i całe te Black Lives Matter, czyli te życie czarnych coś znaczy, rozeszło się w wielu kierunkach, łącznie z anarchią, z pobiciami, z różnymi awanturami. No i ludzie zaczęli wystawiać na ulicach takie plakaty, że Blue Lives Matter. No co to znaczy? To znaczy, że ci mundury niebieskie tych policjantów, to też coś znaczy. No i można powiedzieć, że no dlaczego nie, tak? Społeczeństwo jest takie, że płaci podatki po to, żeby nie biegać z pistoletem czy z siekierą za jakimś bandytą, który go okradnie, tylko po prostu społeczeństwo ma sądy, społeczeństwo ma prokuratorów, ma policję, ma cały ten system, który stwarza cywilizację, stwarza jakieś społeczeństwo, które jest w stanie zająć się biznesami, sprzedawaniem, produkowaniem żywności, jakiś taki wolny rynek, a część ta prawna jest oddzielona i oni to robią za pieniądze podatnika. Policja była bardzo zdenerwowana tym, że po prostu szkalują ich w ten sposób. No ale wracając do tego, że it's okay to be white, czyli to jest w porządku, że jestem biały czy biała, to jest następne jakaś taka pochodna od tego Blue Life Matters, no bo już teraz doszło do tego, że wszystko jest upolitycznione i wszystkie
słowa, które ktoś powie negatywnie, czy o lewicy, czy o czarnych, czy o migrantach, czy o tych, którzy nie płacą podatków, to wszystko zaczyna być rasistowskie. I teraz jedna z sytuacji to była taka, że gdzieś tam w Baltimore facet jako starał się o jakieś tam stanowisko, czy pozycję w zarządzie miasta, czy w ratuszu, czy kwestia była polityczna. No i on wystawił takie, powysyłał ulotki takie do ludzi i tam było napisane, że to do cholery jest niepodobne, bo tak jest jakaś kandydat z Indii, no i ona proponuje to, żeby wprowadzić w szkołach przedmioty z jej kraju, język z jej kraju i tak dalej, i tak dalej. No i drugi kandydat był z Chin, który proponował dokładnie to samo, żeby w bibliotece był duży dział chiński. No i on się zdenerwował i użył tego określenia, jest w porządku być białym. No i po tych ulotkach ludzie zaczęli dzwonić do policji, żeby policja zrobiła śledztwo w tej sprawie. I cała CNN tak samo idiotycznie załapał się do tych gówno informacji. No i zaczyna pompować i teraz widać dopiero, że to faktycznie jest, że CNN, Newsweek i wszystkie te stare daty, środki masowego przekazu, no to jest jeden wielki megafon lewactwa w Ameryce i oni kompletnie wszystkich bronią poza tymi, poza białymi i poza chrześcijanami. W Ameryce teraz jest sezon myśliwski na białych i na chrześcijan. Jest po prostu środki masowego przekazu robią taką atmosferę, że to jest obciach. Że to jest obciach być i białym, i chrześcijaninem. Można być kimkolwiek innym poza białym chrześcijaninem. Ludzie się wyłączają. Ludzie się wyłączają z polityki. Ludzie się wyłączają z dyskusji. Ludzie się wyłączają z działania jakiegoś. No ale niestety, co robią? No to decydują swoimi nogami. Dlatego Trump wygrał. On teraz też duża sprawa była z futbolem amerykańskim. To ludzie ci, Kopernik szczególnie, to taki mieszany, bo on ojciec biały, matka murzynka. No ale ojciec gdzieś tam zniknął i on został oddany do domu dziecka. No nie ma domu dziecka w Ameryce, w zasadzie to są takie rodziny zastępcze od razu, no ale trafił do białej rodziny zastępczej, no ale on ma takie wielkie, duże afro i widać te wszystkie rysy murzyńskie. No i został wychowany w dosyć bogatej rodzinie białych, dosyć liberalnych, takich lewackich. No i on zaczął klękać pod konto właśnie tych czarne życie coś znaczy. No i protesty zaczął robić. No i cała ta liga amerykańska, gdzie każdy zespół jest warty dziesiątki milionów, setki milionów i gdzie każdy z tych zawodników dostaje 5, 10, 15 milionów dolarów na rok, zaczęli ich popierać. I ogólnie rzecz biorąc, no to jest tak, że wszystkie te sprawy polityczne, to wszyscy właściciele starali się nie wciągać w to, no bo to jest rozrywka dla masy. Sprawa sportu i futbolu amerykańskiego, po prostu ludzie idą tam w poniedziałki, czy tam różne play-off są i w niedzielę i to pewne momenty są takie, że jeszcze niedawno to 50-60% ludzi oglądało te wszystkie mecze. No i to był dla tego Kopernika, to był z jego punktu widzenia, to był protest jak najbardziej dozwolony, jak bardziej logiczny.
Tyle tylko, że ludzie zaczęli protestować, ludzie zaczęli się denerwować, no bo mówią, ja chcę obejrzeć, jak on biega z tą piłką, a on robi cyrk i klęka na kolana, albo jak jest na kolano, i albo jak jest hymn narodowy, to on stoi, albo ręce zakłada, albo w ogóle no, nie zwraca uwagi i jest dosyć... No sika po prostu szczyna na flagę i na naród amerykański. I doszło do tego, że Trump też się w to wciągnął, no i tam powiedział, że takiego sukinsyna to powinni na pysk wywalić, bo to w zasadzie cały ten biznes sportowy zabijają. Jedni właściciele się denerwowali, drudzy się nie denerwowali, tam też był duży problem. Prawda jest taka, że jest coraz mniejsza oglądalność, na stadionach są pustki, mało kto przychodzi, ludzie kasują te wszystkie takie płatne kanały sportowe w setkach tysięcy i jest to jeden wielki bałagan. No ale wracając do tego, czy jest ok być białym. Z jakiegoś powodu ludzie naprawdę uważają, że to jest rasistowskie powiedzieć coś takiego, jest ok być białym. Także co wy myślicie? Czy myślicie, że to jest normalne, żeby jedni ludzi drugich ścikali? No bo jeżeli ktoś by miał taki plakat albo wysłałby ulotki, to jest w porządku być Chińczykiem, czy to jest w porządku być Hindusem, czy to jest w porządku być Murzynem i jako kandydat. Co wy o tym myślicie? Sprawa jeszcze ostatnia to jest taka, że wszystkie te środki masowego przekazu jednak stoją po tej lewackiej stronie i jedyne informacje, które się wydostają na zewnątrz o takich sprawach, to są środki niezależne, to są różne kanały z reguły YouTube'owe, gdzie YouTube również wprowadza cenzurę, tak samo jak i Facebook. Także dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za uwagę. Jeżeli uważacie, że ma to sens, żebym mówił o pewnych sprawach, żeby był taki głos z Ameryki, no to zróbcie subskrypcję, wpiszcie coś w komentarzach. No i do następnego.